W tej chwili Kowal jest o niebo piękniejszym miastem niż w okresie mojego dzieciństwa. Ale zawsze, i wtedy, i teraz, cmentarz jest miejscem najpiękniejszym. Cmentarz jest miejscem, gdzie zawsze była, można powiedzieć, najlepsza architektura, najwięcej kwiatów, najwyższe i najstarsze drzewa. To był, ja to nazywam, mam nadzieję, że to nikogo nie obraża, ja to nazywam wspaniałym takim domem kultury, niekłamanym, gdzie właśnie spotykają się żywi ze zmarłymi, ale żywi, gdzie tak wyraźnie widać, jak zmarli integrują żywych. Bo na wszystkich świętych, jak tu przyjeżdżam, przyjeżdża zawsze jakaś moja rodzina, której nigdy nie widzę. Nie widzę ich na Boże Narodzenie, nie widzę ich na Wielkanoc, natomiast na wszystkich świętych oni są. I wtedy dowiaduje się, kto się urodził, kto zmarł, jakie kto prowadzi interesy, co studiuje. Wszyscy są znakomicie ubrani. I wydaje mi się, że ci ludzie tam pod ziemią z ogromną przyjemnością przyglądają się tym żywym i bardzo często chichoczą. Takie mam poczucie. A Kowal jest mi najbliższy sercu i jak mówi Marek Kondrat, kiedyś powiedział, że mówi, słuchaj stary, ty tak naprawdę to z tego Kowala nigdy się nie wyprowadziłeś. Proszę pana, no jak można się nie przyznawać do miejsca, z którego się wyszło i do którego się wraca? Przecież wiadomo, że dwa bieguny w życiu człowieka, w istnieniu człowieka są najważniejsze. U jego urodzenie i jego śmierć. Cała reszta jest większym albo mniejszym wypełnieniem, które często przypomina bełkot. Proszę pana, to jest miejsce magiczne, jedyne, moje.